36 milionów 400 tysięcy to liczba inteligentnych cywilizacji, których możemy się spodziewać w naszej galaktyce. Według słynnego równania Drake'a od ostatnich 78 lat wysyłamy w kosmos wszystko, co jest związane z naszą cywilizacją: nasze radio, naszą telewizję. Naszą historię, nasze największe odkrycia. Wykrzykujemy swoją obecność co sił w płucach, zastanawiając się, czy jesteśmy sami we wszechświecie. 36 milionów potencjalnych cywilizacji, prawie wiek nasłuchiwań i nic. Jesteśmy jedyni. Tak mi się wydawało jeszcze około 5 minut temu. Transmisja pojawiła się na każdej częstotliwości, którą nasłuchiwałem. Od razu wiedziałem, że taki sygnał nie pojawia się naturalnie. Musiał zostać wytworzony sztucznie. Pojawiał się i znikał ze stałą amplitudą. Szybko zrozumiałem, że to musi być swego rodzaju kod dwójkowy. Zmierzyłem 1600 79 impulsów na minutę podczas transmisji. Zaraz po tym nastała cisza. Początkowo te liczby nie miały dla mnie żadnego sensu. Wydawało się być pomieszanymi, nic nieznaczącymi zakłóceniami. Jednak sygnał był tak idealnie stały i pojawił się na częstotliwościach, na których do tej pory. Nie zarejestrowaliśmy żadnej aktywności. Jeszcze raz przyjrzałem się zarejestrowanej przeze mnie transmisji. Serce załamało mi w piersi 1679 bitów to dokładna długość wiadomości nazwanej Arecibo, która została wysłana przez ludzkość 40 lat temu. Szybko zacząłem ustawiać częstotliwość. Już po czytaniu połowy informacji moje nadzieje się potwierdziły. To była dokładnie ta sama wiadomość: liczby od 1 do 10 w zapisie dwójkowym: liczby atomowe podstawowych pierwiastków, z których zbudowane są związki organiczne: wodór, węgiel, tlen i fosfor, składniki kwasu DNA. Ktoś nas usłyszał i chciał nam odpowiedzieć, że gdzieś tam jest. Wtedy do mnie dotarło, że skoro ta wiadomość została nadana 40 lat temu, to życie musi się znajdować najdalej 20 lat świetlnych od nas. To możliwe? Obca cywilizacja tak blisko, że można by się z nią skontaktować? To przecież z zrewolucjonizowałoby. Wszystkie dziedziny, w których kiedykolwiek miałem okazję pracować: astrofizykę, astrobiologię. Sygnał znów się pojawił, tym razem wolniejszy, jakby bardziej przemyślany. Trwał przez około 5 minut z nową liczbą bitów, pojawiających się jeden po drugim. Chociaż komputer rejestrował wiadomość, ja też. Zacząłem ją notować na kartce. 0101 0101. Od razu wiedziałem, że to nie jest ta sama informacja co przedtem. Miałem gonitwę myśli, umierałem z ciekawości, co też mogą zawierać te numery. Transmisja zakończyła się na 248 bitach. Zdecydowanie za mało, żeby zawierać jakąś znaczącą wiadomość. Co można przesyłać innej, obcej cywilizacji w zaledwie 248 bitach? Na komputerze tak mały plik ograniczałby się tylko do tekstu. Może tak być? Naprawdę, obca cywilizacja wysyła do nas wiadomość w naszym własnym języku? Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, uświadomiłem sobie, że to nie było całkiem niemożliwe. Przecież przez ponad 70 lat nadaliśmy mnóstwo informacji w całkiem sporej liczbie języków. Zacząłem odszyfrowywać wiadomość pierwszym kodem, który przyszedł mi do głowy. ASCII. 0101 0101 to będzie u. 01 00 00 11 to C. Kiedy skończyłem odszyfrowywanie, poczułem jak żołądek podchodzi mi do gardła. Słowa leżące przede mną wyjaśniały wszystko. Uciście się, bo inaczej was usłyszą.